Nie każdy chce radzić sobie z tym stresem, który się pojawia podczas prowadzenia firmy. Konkluzja jest taka, żeby zrobić sobie testy psychologiczne i zrozumieć, kim się jest i albo świadomie z tym walczyć i to pokonywać, albo po prostu tego nie robić i pójść na wysoko opłacany etat. No nie ma nic szybszego w rozwoju człowieka, niż rzucenie się na taką głęboką wodę w takie miejskie środowisko. Studia ekonomiczne nie przygotowują do tego, żeby być przedsiębiorcą. Nie ma się co bać konkurencji, bo konkurencja nie istnieje. Business Rider. Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Paweł Albrecht. Piąteczka. Witam, cześć. Paweł już był na tym kanale, natomiast jeszcze nie było go tutaj w samochodzie. My się z Pawełem już znamy wiele lat, a zaprosiłem Pawła, dlatego że chciałem porozmawiać na temat firm, na temat rozwoju firm, na temat tego, dlaczego firmy, niektóre się rozwijają szybko, niektóre lepiej są zorganizowane, ponieważ Paweł jest właścicielem grupy, która zrzesza przedsiębiorców, ma już ponad 150 członków ta grupa, osób, które zarabiają powyżej 10 milionów złotych. I ja się Paweł, wiem, że to sobie znasz bliżej, masz z nimi kontakt, prowadzisz z nimi różne procesy i chciałem właśnie o tym też porozmawiać, prawda? Bo Paweł jest osobą, która być może znacie ją nie tylko z nieruchomości, bo też flipuje i też się tym zajmuje, ale też jest osobą, która bardzo dużo mówi w internecie na temat właśnie produktywności, na temat zarządzania sobą w czasie, na temat tego, żeby mieć lepsze rezultaty, a to jest bardzo ważna rzecz w biznesie. Teraz jakbyś miał Paweł powiedzieć, dlaczego niektóre firmy albo osoby, jednostki, które zaczynają, osiągają większy sukces, a niektóre mniejszy. Okej, dziękuję, witam jeszcze raz wszystkich. Cieszę się, że mnie tu zaprosiłeś, bardzo mi miło. Rzeczywiście widziałem mnóstwo firm od środka, bo są to moi po prostu koledzy, z którymi spędzamy wakacje i oni się uczą. Ja się uczę od nich przede wszystkim, bo oni część rzeczy marketingowych, przede wszystkim takich organizacyjnych ode mnie, więc gdzieś tam się wymieniamy tymi myślami. No i widzę taki wspólny mianownik pomiędzy firmami, które są mocno rozwinięte, a nie. Przede wszystkim na pewno zawsze jest właściciel jeden, który jest tytanem pracy, to 100%. I zawsze ten właściciel jest bardzo dobrze zorganizowany. Są dwie grupy osób w sumie. Jeden z właścicieli takich firm jest bardzo dobrze zorganizowany, produktywny i sam operacyjnie bardzo dużo rzeczy robi, czyli w każdym bierze udział w każdym procesie w swojej firmie. A druga grupa osób to są ludzie, którzy jakby z nimi rozmawiał tak na ulicy, to wydają się trochę tacy nieporadni, ale z drugiej strony potrafią otoczyć się ludźmi, których uważają za mądrzejszych i oni sprawiają, że te różne działy funkcjonują, czego ta pierwsza grupa nie umie zrobić. Na przykład ja bym się zaliczył do tej pierwszej grupy, że sam dużo rzeczy chciałbym wykonywać, robić i tak dalej. I ciężko mi jest zlecić coś komuś, bo ja uważam, że mi się wydaje, że ja bym zrobił to lepiej i ciężko mi to oddać. A tamte osoby potrafią sobie ten zespół tak dobrać, że potem jak ja mówię, ale jak wy zrobiliście to w ten sposób, a mamy człowieka, który w takiej dużej firmie robił to i to, wzięliśmy go za tyle i tyle, zrobił nam tyle i tyle wyniku. I to są właśnie takie zderzenia, doświadczenia, o których możemy sobie dzisiaj też porozmawiać. Okej, a jeżeli chodzi o taką samą produktywność, no bo ja jestem taką osobą, która wie, potrafi sobie zrobić wiele rzeczy sam. Może nie jestem osobą taką jak ty, no bo wcześniej rozmawialiśmy, raz w kuluarach, dwa, że nagrywaliśmy też wywiad u Pawła na kanale, na który was zapraszam, Paweł Albrecht. Myślę, że już będzie opublikowany, gdzie pokazywaliśmy trochę różnicę między nami, jakby bardziej z charakteru. Ekstrowertyk, introwertyk. Tak, ja jestem trochę inny niż ty. Jestem osobą, która też może wiele rzeczy zrobić, bo mam te umiejętności, ale nie jestem taki jakby analityczny i poukładany być może jak ty, więc ja się muszę takimi osobami otaczać, prawda? I teraz mówisz, że jakby ty masz problem z delegowaniem jakby, albo że znajdywaniem takich ludzi, czy bardziej czy dawanie im zadań? Ja myślę, że osoby te introwertyczne bardzo dużo analizują i zastanawiają się, czy jednak nie robić tego samemu, czy jednak w końcu gdzieś wewnętrznie tego nie zrobimy, czy oddać to po prostu dalej i komuś zaufać. Jest dłuższy taki proces myślenia nad tym, kogo wybrać i jak to zrobić. I też z drugiej strony dobrze, no bo trzeba komuś kawałek firmy oddać do prowadzenia. Natomiast ekstrawertycy, myślę, mają większą łatwość w tym, żeby ludziom zaufać i po prostu ich i testować. I dzięki temu iść do przodu, bo sobie nie wyobrażają działać inaczej. Nie? Popełniać błędy też, ale iść do przodu. Prawda? Dużo popełniają błędów. Tak jakby spojrzeć na życie ekstrawertyka, to jest dużo więcej błędów popełnia niż introwertyk, ale gdzieś ten wynik też jest często dalszy. Nie? No bo...
też pytałeś mnie wcześniej o odnośnie tego, czy właśnie każdy może mieć firmę, prawda? I ja mówiłem, że uważam, że każdy. A jakie jest twoje zdanie? Moje zdanie po wielu latach jest takie, że nie każdy powinien zajmować się firmą, a z tego względu, że ja też się bardzo interesuję od początku psychologią, tym, jak działa ludzka głowa i co człowiek myśli i co uważa, no bo też interesuje się sprzedażą, to się ze sobą wiąże, żeby wiedzieć, co ktoś ma na myśli. W pokera trochę grałem, więc wiem, jak ktoś blefuje i jakby to się wszystko ze sobą spina, gdzieś ta też nauka gry w pokera. No i wydaje mi się, że po poznaniu różnych testów psychologicznych, tego, jakie są typy charakterów, tak jak właśnie rozmawialiśmy, ekstrawertyk, introwertyk, to widzę, że nie każdy typ charakteru może prowadzić firmę, po prostu się do tego nie nadaje. Jego głowa nie jest do tego stworzona. No też firma firmie nierówna, no bo jak ktoś ma czteroosobową rodzinę, to też prowadzi pewnego rodzaju firmę. Musi wydać posiłki rano, po południu, spakować rzeczy, wysłać na wakacje, zorganizować budżet. To jest normalna firma, tak jak ktoś by księgarnię prowadził, tak? Tylko po prostu są ludzie, którzy operacyjnie, może to jest taka ważna rzecz, żeby to wybrzmiało, są ludzie, którzy operacyjnie się cieszą w robieniu operacji. Operacja to znaczy, że masz na przykład 20 zadań, no i te zadania wykonujesz, tak? Jesteś człowiekiem operacyjnym, a człowiek taki, który deleguje zadania, jest menadżerem, dyrektorem, rozdziela te zadania i on operacyjnie nie wykonuje tych czynności, tylko je deleguje, zleca, ustawia i kreuje. No i ludzie się dzielą na tych, co są mocno operacyjni, i tacy, którzy nie chcą nic robić, woleliby zarządzać, tak? To zawsze historię ktoś miał jakąś w rodzinie, że a dziadek to lubił rozporządzać. Jesteś taki, to mówią do dziecka, że jesteś taki jak dziadek, bo dziadek też lubił palcem pokazywać, to ma posprzątać, to ma coś zrobić i tak dalej. No i ludzie się na takie osoby dzielą. I ciężko osobie, która nie jest operacyjna, wystartować samemu z biznesem i przebić się przez te wszystkie ściany, no kiedy chciałby wszystko zlecać, a ma 10 zł na koncie i dopiero startuje. No i też przede wszystkim, jak spojrzysz na przykład na swoją klasę w podstawówce, na WF. Nie każdy brał udział w zawodach jakichś przełajowych, biegał, grał w piłkę ręczną, w kosza, gdzieś tam jakiegoś u nich hokeja, cokolwiek. Tak. Niektórzy nie lubili tego robić, nie lubili rywalizacji, nie chcieli, a była grupa ludzi, która zawsze siedziała z tyłu w autobusie, na kole, tak, wiadomo, tył autobusu zawsze, jedynkowicze, dwójkowicze, tacy, co się prześlizgiwali i oni właśnie działali w tych wszystkich sportach, bo lubili tą rywalizację. I to widać od początku, że nie każdy się do tego nadaje. No to już stara taka śpiewka szkoleniowa, powiedzmy, że trójkowi uczniowie zatrudniają tych piątkowych, a czwórkowi pracują w administracji, tak? To nie wzięło się to znikąd. No tak, ale czy to wynika z tego, jak te osoby, jakie mają cechy takie wrodzone, czy do tego, jak są ukształtowane, no bo nie wiem, jakbym spojrzał na wiele osób, które są przeciętne, to one są ukształtowane do tego, żeby właśnie być przeciętne, do tego, żeby pracować, służyć innym, do tego, żeby pracować dla kogoś, żeby inni się mogli bogacić i są tak jakby przez ten jakby polską edukację są tak wykształceni. I wiele osób, które jest piątkowym uczniem, mogłoby mieć swoją małą nawet firmę. Wiadomo, że nie każdy się nadaje do tego, żeby mieć gigantyczną firmę i być w zarządzie i ten stres udźwignąć być może odpowiedzialność za decyzję. Natomiast firma nierówna. Można być geodetą, prawda? Prowadzić firmę, zatrudniać kogoś albo nikogo nie zatrudniać i robić to sam, prawda? I dalej masz firmę i pracujesz na swoich zasadach, a nie na zasadach swojego pracodawcy. Wiesz co, ja myślę, że ten temat jest bardzo, bardzo złożony, no bo z jednej strony mamy introwertyka, ekstrawertyka, z drugiej strony mamy to, co powiedzieliśmy o ludziach, którzy są operacyjni i nieoperacyjni, ale do tego też jest to, co ty powiedziałeś. Trzecia rzecz, że nie każdy chce radzić sobie z tym stresem, który się pojawia podczas prowadzenia firmy i bardzo wielu ludzi to przerasta i nie powinni po prostu tego robić, no bo zdrowie jest ważniejsze od pieniędzy podczas naszego tego życia kilkudziesięcioletniego. Jasne. Ja uważam, że chcieć to móc, ja bym mógł też być notariuszem, czyli jakby byłbym w stanie, ale byłbym się strasznie męczył w pisaniu, czytaniu i pracy nad tekstem, tak? Czyli można powiedzieć, że byłbym w stanie to zrobić, ale to nie jest dla mnie. Czyli jakby, ale po prostu tego nie chcę. Konkluzja taka, żebyśmy tu nie straszyli, że jak ktoś się nie nadaje do prowadzenia firmy, to nie powinien prowadzić. Konkluzja jest taka, żeby zrobić sobie testy psychologiczne i zrozumieć, kim się jest, mhm. I albo świadomie z tym walczyć i to pokonywać, albo po prostu tego nie robić i pójść na wysoko opłacany etat, być specjalistą, nie wiem, informatykiem, zarabiać 2-3-4 dychy, czy głównym księgowym, tak, i introwertyk i działać w ten sposób, niż budować własny biznes na własne biuro księgowe czy własną firmę informatyczną. Więc to jest tylko temat taki, żeby zrozumieć, zrobić kilka testów psychologicznych drogich, wziąć jakiegoś konsultanta, który potem te testy omawia i zrozumieć, aha, ja jestem introwertykiem, lekko ekstrawertykiem, mam umysł analityczny, taki, taki, interesuje mnie to mnie nie interesuje i wtedy lepiej nam się
wiemy, jaką firmę możemy też zbudować w oparciu o nasz umysł. Ktoś ci tak kiedyś powiedział, mama ci powiedziała, że ty to się nie dajesz do tego, albo się nadajesz do tego i ty już w to wierzysz później, tak? A to jest faktycznie fajna rada. Ale załóżmy, że już mamy taką osobę, jest taka osoba młoda, która chce podjęła decyzję, że otwiera swój własny biznes. To jaką drogę rozwoju byś takiej osobie polecił? Taką, którą ja przyszedłem. Ja jestem ze Szczecinka, 40-tysięczne miasto. Całe życie moim największym marzeniem było to, żeby z tego miasta wyjechać, mieć 18 lat i nie musieć chodzić do szkoły, bo wiedziałem, że w tym mieście nic mnie dobrego nie czeka. No takie małe miasta są specyficzne, gdzie te przekonania, jak wyjedziesz z takiego miasta do takiego dużego, jakiejś większej metropolii, że w ogóle ludzie nie rozmawiają na takie tematy, że te tematy nie istnieją, tak? Że chcesz iść o pierwszej w nocy do hotelu, wynająć hotel, tak? To jakby wchodzisz, ktoś jest na recepcji i wynajmuje. W moim mieście chcesz o pierwszej w nocy hotel, to ktoś się puka w głowę, jeszcze jak odbierze telefon i pyta się, że to trzeba się wcześniej umawiać, tak? No takie rzeczy absurdalne, no ale to jak ktoś jest z mojego miasta, to jest mnóstwo takich różnych sytuacji, nie tylko tych hotelowych. Często tych hoteli w ogóle nie ma, kiedyś nie było. No ale droga jest taka, żeby po pierwsze, jak ktoś jest z małej miejscowości, żeby wyjechał jak najszybciej do jak największego, najbardziej przytłaczającego miejsca, w jakim się może znaleźć. Ja jak jeździłem do Warszawy, teraz mieszkamy tu w Warszawie, nagrywamy tu w Warszawie, to głupio mi było skasować bilet w metrze, bo nie wiedziałem, jak się to robi. Niektórzy przeskakiwali przez bramki, inni wchodzili, wiesz, bez biletu, jedni z biletem, inni mieli miesięczny, coś. Nie wiedziałem, jak to zrobić. Nie miałem windy w Szczecinku, nigdzie nie wiedziałem, wiesz, schody ruchome, coś. Taki człowiek jest zahukany, a jak się wrzucisz na takie gigantyczne miasto typu Warszawa, Sydney, Nowy Jork, gdzieś wyjedziesz, Londyn, to twój rozwój jest po prostu, no nie ma nic szybszego w rozwoju człowieka niż rzucenie się na taką głęboką wodę w takie miejskie środowisko. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to wrzucenie się w środowisku osób, którzy myślą po prostu inaczej. Jeżeli spotykamy się, tak jak powiedziałeś, w klasie, mamy 30 osób w klasie, nasza nauczycielka pani zarabia kiedyś, tak, 2500-2000 zł. Bardzo miła, sympatyczna osoba i pozdrawiam wszystkich nauczycieli, tak. Moja mama też jest nauczycielką, pozdrawiam, była. To jakby taka osoba nie może nas przygotować do tego, żeby prowadzić firmę, zatrudniać 200 osób i stworzyć mini korporację. To się nie wydarzy. Więc mamy na uczelni. No na uczelni też. Mamy podstawówkę, mamy liceum, potem mamy studia. I nawet ja byłem na studiach ekonomicznych. Studia ekonomiczne nie przygotowują do tego, żeby być przedsiębiorcą. Studia ekonomiczne służą do tego, żeby tworzyć doktorów. Tak, i potem robić badania dla doktorów, brać granty i tak dalej. Ale no, żeby tworzyć doktorów, to są uczelnia, to nie jest... Takie jest przeświadczenie w Polsce, że ktoś pójdzie na uniwersytet ekonomiczny, to jest kierunek dla przedsiębiorcy, to jest kierunek dla doktora, który chce się doktoryzować z ekonomii, a nie dla przedsiębiorcy. Tak? Od tego są studia typu Asbiro, czy jakieś takie kursy inne. Trochę studia, jakieś grupowe, tak? W jakimś konkretnym kierunku, tak? Teraz sporo powstaje różnych takich ciekawych rzeczy, inicjatyw prywatnych. Więc pierwsza rzecz to jest na pewno wyjechanie do miasta, w którym będziemy strasznie przytłoczeni i nie zrezygnowanie z tego, bo też mam mnóstwo przypadków w życiu, poznałem, że kogoś ściągaliśmy z mojego miasta do pracy, wynajmowaliśmy mu pokój w jakimś swoim mieszkaniu, uznaje pracować i rezygnował. Po tygodniu go wszystko przytłoczyło. Więc duże miasto, poznanie ludzi, którzy myślą inaczej. Otoczenie po prostu zmienić, żeby zastać jak gąbka, tak? Ten sposób myślenia. Słuchaj, no przez ostatni miesiąc nie rozmawiałem z nikim na swoim poziomie, czy wyższym, tak? Starszy ode mnie, jesteś dalej. W nieruchomościach i w tym w ogóle, co robimy. Też ty masz kanał, ja mam kanał, rozmawialiśmy też, jak kanał prowadzić, coś o kamerach, o czymś. 10 minut rozmowy z tobą w studiu, samo zobaczenie na przykład, jaki masz tu układ tego, daje mi więcej niż oglądanie filmów, spotykanie się z ludźmi, którzy nie mają kanału przez 10 lat, tak? 10 minut rozmowy. Więc chodzi o to, że jeżeli coś robimy i znamy ludzi, którzy robią to i mają te rzeczy, To ludzie się chętnie dzielą wiedzą, tak? No, to... Ja pamiętam, jak zaczynałem, to mi się wydawało, że ten świat nieruchomości jest taki zepsuty, że tam się nikt nie dopuści, że to jest, wiesz, jak mafia działa prawie, że cię nie dopuści do interesu, a później się okazało, że każdy jest otwarty, tego tortu dla każdego wystarczy i każdy się dzieli tą wiedzą. I to nie ma tak, że... No niektórzy się boją o tą konkurencję, ale tak naprawdę rynek jest ogromny, tak? I po prostu trzeba być lepszym, tak? I nie można być po prostu ostatnim. No i tu też a propos tego, co mówisz, ważna taka rada dla osób, które nas słuchają, że nie ma się co bać konkurencji, bo konkurencja nie istnieje. Ja spośród tej swojej grupy znajomych przedsiębiorców
Znaczy oni mogą się bać konkurencji, bo jak ktoś sprzedaje jakiś produkt, importuje jakąś rzecz, no to oni się boją konkurencji, ale to jest skala na tej zasadzie, że żeby skopiować ich repliki czegoś, jakiegoś produktu, który oni robią, trzeba zapłacić Chińczykowi za maszynę ileś tam set tysięcy dolarów, żeby on te formy mógł wygotować i oni się boją kilku konkurentów, którzy mogą wejść. A jeżeli ktoś wchodzi w ubezpieczenia, zobacz ile jest ludzi, agentów ubezpieczeniowych, od zawsze byli, są i będą, pośredników, fliperów, i ludzie się boją konkurencji, to tak naprawdę wystarczy robić kilka rzeczy lepiej niż te osoby i wtedy to oni się nas boją, bo my jesteśmy tą konkurencją. Mm. To przykład, tak? Większość pośredników nieruchomości robi zdjęcia pilotem od telewizora albo kalkulatorem. Wystarczy wziąć lustrzankę albo fotografa za 300 zł. Większość osób, która flipuje gdzieś tam swoimi siłami, robi sama projekty nieruchomości, nie znając się kompletnie na tym, wystarczy zapłacić 2000-3000 za projekt. Dokładnie. I z zysku 40 tysięcy zabrać 3, zostaje ci 37 w kieszeni, a jesteś krok przed tym konkurentem na rynku, nie? Więc wystarczy się dowiedzieć od kogoś, kto to robi, jakie rzeczy sprawiają, że jesteśmy trochę dalej i to wtedy ludzie nas się boją konkurencji i to taka ważna rzecz, żeby się nie przejmować, że rynek jest nasycony. Jeśli chodzi o produktywność, to masz jakieś takie swoje rytuały, jeżeli chodzi o produktywność, czy jak wygląda twój dzień pracy, tak? Czyli od czego zaczynasz i jakby co sprawia, że jesteś dużo bardziej sprawny, dużo bardziej taki produktywny, no bo wiem, że też jakby się tym zajmujesz i dużo o tym mówisz. Zdradzę coś, co powiedziałeś mi w studiu, jak nagrywaliśmy wywiad. Mhm. I wstałeś, powiedziałeś, że starość już, nie, że coś cię łami. Ten, ja powiedziałem, też mnie szyja boli, bo siedziałem krzywo. Jesteśmy po 30. No dalej młodzi, tak, ale no widać, że coś się zaczyna dziać. I więc odpowiadając na twoje pytanie, chcę powiedzieć, jak to robiłem kiedyś, a jak robię to teraz, bo to też jest ważne, że dzisiaj zauważyłem, wcześniej mnie to nie interesowało, no bo mógłbyś iść na imprezę do 4 rano, wstać o 6 i jakby działać, a teraz byś musiał 3 dni odpoczywać po imprezie i dopiero po 3 dniach mógłbyś zacząć myśleć, nie? I chodzi o to, że ja zauważyłem, że ważna sprawa, którą się trzeba zainteresować, to są hormony. Nie? Jaki masz poziom jakiegoś testosteronu, innych jakichś, to ja nie jestem specjalistą w tej rzeczy, ale często ludzie, którym się czegoś nie chce robić, no mają problem z hormonami, coś jest wewnętrznie z organizmem, albo za dużo jedzą cukru, albo wiesz, ten testosteron jest na niskim poziomie, ktoś nie ćwiczy i ta motywacja spada. Jak ci spada motywacja, dlatego, że ci się nie chce, bo twój organizm ci tak podpowiada, też nie często dlatego, że jesteś leniwy, tylko po prostu tak się wydarzyło, to coś trzeba zrobić ze swoim zdrowiem. I to jest taka podstawa, którą ja zauważyłem, że szczególnie te starsze osoby muszą zwrócić uwagę na to, czy nie chce mi się dlatego, bo może coś jest z organizmem nie tak. Jak to mamy gotowe, jesteśmy młodzi albo mamy wszystko w porządku, no to ważne jest to, żeby podzielić sobie życie przynajmniej na 3 etapy. Już nie mówię o tym życiu rodzinnym, bo to trzeba pogodzić ze sobą po prostu, ale jedna rzecz to jest sport, który trzeba robić jakikolwiek, który sprawia, że dalej nam się chce i po prostu nasz organizm nam podpowiada, że nam się chce, więc codziennie musimy jakąś aktywność sportową czy raz na 2 dni wykonać. Ja zauważyłem, że kiedy przestałem, urósł mi maciek i wiesz, i zobaczyłem nagle, że moja produktywność spadła, nie wiem, no 300%, tak? W sensie 3-4 razy mniej rzeczy robiłem, bo przestałem ćwiczyć, przestało mi się chcieć, tak? To też jest pułapka osób, które mają już jakieś pieniądze. A jak ćwiczysz? Jakby co robisz? Albo gramy w padla, albo gdzieś tam na siłownię chodzę, do boksu. Padla? Co to znaczy w padla? Padel to jest coś takiego, to jest taka dyscyplina sportu w Hiszpanii popularna. Wpiszcie sobie w internecie padel, to jest po prostu rakieta, tak jakby, no nie tenisowa, to jakbyśmy grali skłosza trochę w squasha i w tenisa, nie? Że są kort tenisowy obudowany szkłem i ta rakieta jest inna. Trochę fajniej niż squasha się w to gra, według mnie nie ma tyle zadymy z bieganiem. Więc jakieś takie proste aktywności, nie? Ale chodzi o to, żeby robić coś, żeby nam się chciało. I w swoim harmonogramie w ciągu tygodnia musisz wygospodarować część dnia na te zajęcia sportowe, bo bez tego po prostu koniec, nie? To wszystko zaczyna spadać. Druga rzecz to jest wygospodarować część dnia na naukę w kierunku, w którym zarabiamy pieniądze. Czyli jeżeli na przykład chcę być pośrednikiem, to wszystko o nieruchomościach. Jak chcę być informatykiem, no to siedzę, tłukę codziennie godzinny YouTube'owy film jakiś z Ameryki o programowaniu w danym języku, nie? Taka koncentracja na 100%, ale tylko na tym, co będzie zarabiać pieniądze. Nie, że interesuje mnie psychologia, to sobie będę czytał o psychologii, tylko że no, chcę zarabiać w czymś, to w tym muszę się uczyć. I trzecia rzecz, czyli mamy sport, mamy tą koncentrację na nauce tego, na czym będziemy zarabiać i trzecia rzecz to jest sprzedaż. I różnica pomiędzy ludźmi, którzy mają mniej pieniędzy, a tymi, co mają więcej, jest taka, że ci ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, codziennie coś sprzedają. Codziennie wpada ci czy 10 zł, czy 5 tysięcy, czy 20,
tysięcy, zawsze jakaś kwota w firmie wpada. Wiadomo, że masz potem więcej kosztów, to się tam gdzieś tam rozdziela i ile z tego ci zostaje, to jest druga sprawa, ale codziennie się coś sprzedaje. A ludzie, którzy nie mają w harmonogramie dnia codziennie, żeby coś sprzedać, no w jaki sposób mają zarobić więcej pieniędzy niż umówiona kwota, którą mają zarobić na koniec, tak? Tego umówionego okresu z pracodawcą, z kimkolwiek. Bo po prostu trzeba mieć wpisane w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, że dzisiaj mam spotkanie z tą osobą albo robię taką i taką aktywność i to są moje działania sprzedażowe. No i one się zawsze finalnie gdzieś zamieniają na pieniądze. Im jesteśmy mądrzejsi, im dłużej w branży mamy lepsze kontakty, tym mniej tych aktywności wykonujemy, żeby się sprzedaż pojawiła, ale ona jest codziennie. Czyli podsumowując, jakbyś wyobraził sobie kalendarz googlowski mój i zobaczył poniedziałek, no to masz tak, godzinę czytania książki, godzinę padla na przykład i godzinę na przykład prowadzenia jakiegoś webinaru. Powiedzmy, teraz otworzyliśmy studio filmowe, w którym ja nagrywam, plus mamy możliwość zapraszania chętnych twórców, którzy chcą u nas w Warszawie nagrywać takie studio. No i jeżeli chcę sprzedać te usługi, bo dopiero je otworzyliśmy, to na przykład muszę zrobić webinar, gdzie pokażę, że nagrywanie w profesjonalnej jakości audio dla twórców opłaci się, co sam też potwierdzasz, tak, że jak jest dobra jakość kamery i tak dalej, to się te media społecznościowe rosną, więc muszę zrobić jakiś webinar. Więc w poniedziałek muszę wklepać webinar. Jak go nie wklepię, no to nie sprzedam tej zajętości studia. I teraz to podsumuję tylko jeszcze tak, że jak mam tą działalność sprzedażową wpisaną, to często potem ludzie zostają tylko na tej działalności sprzedażowej, odpalają uczenie, bo rodzina, odpalają sport, bo rodzina i oczywiście rodzina jest najważniejsza, no ale potem jak odpalisz sport i odpalisz uczenie się, to raz, że ci wygryzie konkurencja, która jakby robi to już mądrzej, na innym sprzęcie, lepiej i tak dalej, a dwa, no że przestanie ci się chcieć, bo rezerwuje ci się organizm i potem wszystko siada. I ja miałem taki etap, że pracowałem jak Terminator, później przepracowałem się, nerwobóle w klatce i tak dalej, serce mnie polało, na sorze wylądowałem, stwierdziłem, że koniec i znowu trzeba było wrócić do sportu, do nauki i do sprzedaży. Nie? A jak to doszedłeś? Jakby to była taki proces wielu rozmów, książek i czy to po prostu, nie wiem, czy miałeś jakąś inną konsultację, taką aha, okej, okay, pora wrócić, czy to w zasadzie już się mleko rozlało i trzeba było coś z tym zrobić? No, myślę, że, no, że patrząc, wiesz, na swoje ciało, widzisz nagle, że coś poszło nie tak i zacząłem się zastanawiać, kiedy ostatni raz byłem na siłowni, tak sobie uświadomiłem, że chyba z 7 lat temu, tak? Wiesz, że gdzieś chodziłem codziennie, a potem jakieś tam delikatne sporty, coś i trochę za dużo. I ta motywacja potem po prostu widzisz, że zacząłem się zastanawiać, skąd się to wzięło, że mi się nie chce. Ja też miałem taki moment, że zarobiłem sporo pieniędzy i potem zacząłem podróżować. Wjeżdżać do Australii, gdzieś do Azji, do Dubaju, w tamte strony, zwiedzać świat. No i potem stwierdziłem, że wszyscy idą do przodu, a ja zostałem na tym momencie, ale się już nie chcę, nie? Bo tak, to taki moment, że mam wrażenie, że zniknąłeś, prawda, z przestrzeni publicznej. Ile to trwało i kiedy to było? No myślę, że z 2-3 lata dobrze mnie nie było, nie? Ja bardzo szybko zarobiłem pieniądze w młodym wieku i później wydawało mi się, że już mi wystarczy, ale jak zacząłem właśnie spotykać ludzi z tej mojej grupy networkingowej, którzy mają obroty po 200, po 300 milionów złotych, to stwierdziłem, że jednak to, co ja zrobiłem, to oni zarabiają tyle w miesiąc, a ja to uważałem za życiowe osiągnięcie. No i gdzieś uświadomiłem sobie, że jestem malutki przy nich i też to przywartościowałem, nie? Dlatego warto, powiedziałem, żeby spotykać się z tymi dużymi ludźmi, bo wśród swoich znajomych widzę, ja się nie, jak ktoś mnie nie zna czasami, ja się nie odzywam, co robię i ile mam mieszkań, co nie odzywam się. Widzę, że ktoś się szczyci jakimś osiągnięciem i ja nie próbuję tego sobie pouczać, czy mówić, czy to jest mało, czy dużo, ale widzę po prostu, że ta osoba nie ma porównania z nikim, z niczym, tylko ze swoją rodziną i zatrzymuje się na tym. Z kolegami z klasy. Tak, i myśli, że jest top, ale zawsze się znajdzie ktoś, dziecko z Chin, które uczyło się dłużej grać na gitarze niż ty. Zakazanie się zawsze większy kozak. Trzeba trochę tej pokory nabrać, ja myślę, że tej pokory sporo nabrałem. A czego cię nauczyły te podróże? Jakbyś mógł powiedzieć, no bo mówisz, że podróże uczą, prawda? I jakby co sobie uświadomiłeś? Byłeś w Sydney w City? City to jest to miejsce, gdzie są wieżowce, jedno takie przy porcie. Tak, no przy samym port, tak. No to tam, ja City. No, to ja tam sobie pracowałem, wynająłem sobie tam Space'a czy Regusa, to jedno i to samo, tam Space'a chodziliśmy, różnych po prostu biurowców, bo mając abonament do Space'a możesz wejść do różnych biurowców, tam zapłaciłem 100 czy 200 dolarów i chodziłem po wszystkich tych wieżowcach na te najwyższe piętra, gdzie one są. No i mnie na przykład inspiruje to, że wchodzę do miasta, do metropolii, którą ludzie znają głównie, wiesz, z opowiadań, bo dosyć mało kto ląduje już, powiedzmy,
gdzieś tam do Australii. Każdy by chciał, ale to jest takie większe wydarzenie. No i to jest bardzo inspirujące, jak widzisz ludzi, którzy pracują. Tylko ja to też na to patrzyłem z tej strony, że ja sobie przychodziłem w koszulce, w klapkach i w spodenkach, z plecakiem, z kawką w ręce, a oni wszyscy, tak jak my, poubierani na sztywno i szli do pracy, nie? I to też jest mega inspirujące, jak poznajesz ludzi, którzy zarabiają dużo pieniędzy, jak słyszysz historię o kompletnie innej skali, bo w Warszawie też jest mnóstwo dużych przedsiębiorców, tak? No ale ja jak jestem w Sydney, rozmawiam ze znajomymi, to się okazuje, że mam kolegę, który na przykład sprzedaje za $1 000 000 tygodniowo jakiś produkt, którym po prostu tylko przerzuca i ma 3 osoby zatrudnione, nie? I nagle sobie myślisz, kurde, takie rzeczy można robić, taka skala, no bo to są inne rynki. I nie jesteś w stanie w Polsce usłyszeć takich historii, jak słyszy się czy w Stanach, czy w Dubaju, czy w Bangkoku. Więc wystarczy pojechać, jak ktoś z Was był w Bangkoku, pojedźcie do takiego centrum handlowego, nie wiem, jak je wypowiedzieć, Icon Sam, czy Icon Siam, nie wiem, zobaczycie na Google. To tam jest salon samochodowy w środku, salon Harley'a, kilkadziesiąt czy kilkaset restauracji, ileś tam pięter do góry. Jak my tam przyszliśmy, to w kolejce do Louis Vuitton, Diora, Hermesa i tak dalej, no były większe kolejki niż do nas do Zary, nie? Każdy kraj, każde miejsce, byłem w 60 krajach już prawie, pokazuje Ci, że po pierwsze w Polsce wcale nie jest tak źle pod względem technologii, infrastruktury, hoteli i tak dalej, ale z drugiej strony pokazuje Ci, że ktoś Polakom robi specjalnie krzywdę, że jesteśmy w tym miejscu, a nie dużo dalej, nie? Mhm. Ale w kontekście Unii właśnie, czy... No w kontekście tego, że gdyby u nas na przykład było to CPK, gdyby u nas była elektrownia atomowa, dwie proste rzeczy, o których się rozmawia od zawsze, no to mielibyśmy duże międzynarodowe lotnisko, nie trzeba by było... Niemcom. Na przykład. I też z Kijowa było wiele różnych połączeń kiedyś jeszcze. Można było tam latać. Więc no tutaj to lotnisko na pewno taki duży międzynarodowy hub. To, co zrobił Dubaj czy Katar, czemu to nie może być u nas, tak, w Europie? Praga teraz przyjmuje mnóstwo lotów, jakichś takich tańszych przewoźników. Dlaczego to się nie może dziać tu? Druga sprawa, no to elektrownia atomowa. Czemu nie może mieć elektrowni atomowej? To wszystko jest trochę polityczne na pewno. No ale w Polsce jest dużo takich rzeczy, które mogłyby być, a nie ma, tak? Szybka kolej. No dlaczego z Warszawy do Zakopanego jedzie się 5 godzin? Dlaczego nie można jechać 2,5? Dlaczego z Warszawy do Poznania jest płatna autostrada, tak, na przykład. No wiesz, jest dużo takich rzeczy, które mogłyby być lepiej, a ich się z jakiejś powodu nie robi. No, ale jak mnie patrzeć, jest autostrada, tak? Ktoś powiedział, widziałem, że mamy chyba więcej autostrad niż Rosja, nie? Jesteśmy dużo mniejszym krajem. Teraz te główne miasta są dobrze połączone. Tak, już jakby dzisiaj na drogi możemy narzekać, ale już to nie jest... A poza tym też zwróć uwagę, że mamy najszybsze prędkości w Europie na autostradach po Niemczech, bo 140 na godzinę to można tylko w Polsce, chyba jeszcze w jakimś jednym kraju, a wszyscy mają, wiesz, w Austrii to można dostać mandat, zdjęcie co 10 minut. I odwiedziłeś też wszystkie kraje, dużo spędziłeś czasu na podróżach i powiedz mi, nie myślałeś sobie, żeby w jakimś kraju zostać na stałe, żeby, czy do jakiegoś kraju ci zabiło serce? Miałem taki pomysł, żeby kiedyś wyjechać do Tajlandii i taki był pierwszy plan, no ale okazało się, że tam jest po prostu śmietnik, więc tam na dłuższą metę ciężko. Mówisz o Bangkoku? Mówisz o całej Tajlandii? Czy... Byłeś w Australii, nie? I teraz Australia ma widoki azjatyckie, a kulturę powiedzmy europejską. W Tajlandii są widoki dobre, ale brakuje tej organizacji, tego porządku. Ja mam takie samo zdanie. To, jest wiele pięknych miejsc, wiele pięknych restauracji. Ale czegoś brakuje. Na fajnym poziomie, ale żeby dojść z punktu A do punktu B, musisz przez brudne ulice i przez tą biedę się przeczołgać. Wróćmy teraz na chwilę do tematu produktywności. Jakbyśmy mógł powiedzieć jakieś aplikacje, które mogą pomóc, bo tego jest teraz mnóstwo i tego jest po prostu full. Jakich narzędzi ty używasz do tego, żeby można zwiększyć swoją produktywność, efektywność pracy? To jest dobre pytanie, bo lubię ten temat. Przede wszystkim takie pierwsze narzędzie, które ktoś może zastosować, które już zmienia wszystko, to jest kalendarz googlowski. Najprostsze, w którym można... Bezpłatne, które działa na komórce i w przeglądarce, można udostępniać pomiędzy sobą widoki. I tak naprawdę to jest główne narzędzie do zarządzania zadaniami, tylko trzeba sobie po prostu dobrze ułożyć, bo jak ktoś spojrzy na ten kalendarz tak defaultowo zrobiony w takim wydaniu, że otwierasz i patrzysz na niego, to trzeba sobie zmienić, żeby każde zadanie nie trwało 15 minut, tylko 30 minut. Można kolorami sobie zrobić różne kody kolorów do zadań, czy mogę zaraz powiedzieć. I ja pracuję na widoku, który jest tygodniowy albo 3-tygodniowy. Trzeba ustawić sobie widok niestandardowy. No i teraz
mam dany widok tygodnia i tak jak mówiłem, część rzeczy ze sportem, część ze sprzedażą, część rzeczy z nauką, jakieś tam prywatne spotkania. I zadania, które wymagają, jest taki fajny sposób, nie? Zadania, które wymagają ode mnie spotkania, czyli na przykład byłem z tobą umówiony na 10 rano, to klikam i zmieniam kolor na czerwony, bo to jest coś, czego nie mogę przełożyć, bo jestem umówiony na 10. Jak zadzwonię do ciebie i przełożę, no to wtedy sobie przyciągam i przekładam na 12, ale wiem, że jest, coś jest na czerwono, to muszę na to patrzeć i wiem, że mam tam być, zadzwonić, nie wiem, coś się dzieje, takie spotkanie. Resztę zadań mam na przykład na niebiesko, tak? I ten kalendarz się sprawdza, no bo można tylko działać na samym kalendarzu, jak się jest samemu. Jak się masz większy zespół, no to wtedy trzeba przejść do jakiegoś narzędzia do zarządzania zadaniami. No jest Asana, jest Nozbe, jest ClickUp, czy Trello, którego nie polecam, bo to się nie, jakby to nie jest ten etap technologiczny, już na którym jesteśmy, żeby korzystać z Trello. A ty czy używasz? My używamy ClickUpa i Airtable'a, natomiast teraz będziemy z ClickUpa przenosić większość rzeczy do Airtable'a, bo Airtable to jest taki, wpiszcie sobie w Google Airtable i to jest narzędzie, taki Excel na sterydach. Ja jak zaczynałem prowadzić pierwszą firmę i nie umiałem zarządzać zadaniami, to denerwowałem się na osobę, która ze mną pracowała, że w każdej komórce w Excelu jest inna czcionka. Nie? To jest 9, to jest 11, to jest Arialem, to jest Times New Roman. Mówię, dlaczego nie możesz zrobić 10 i Times New Roman? Nie wiem, bo mi się to przeklikuje. I właśnie uczymy się z biegiem czasu, że delegowanie zadań polega na tym, że my musimy naszemu zespołowi dać narzędzia, w którym się nie może coś przeklikać, nie? Że jakby to musi być tak skonstruowane, żeby ten pracownik tracił czasu na wyrównywanie czcionek, więc Airtable był takim czymś, że jak go zobaczyłem, to nie spałem. O 3 w nocy chyba go zobaczyłem i nie spałem do rana i przerzucałem całą firmę w to 10 lat, znaczy tam, nie wiem, 5-6 lat temu. I to jest takie miejsce, w którym mamy całą bazę danych, że wszystkie rzeczy, wszystkich inwestorów na przykład, czy wszystkie kontakty do pośredników, wszystkich klientów, wszystkie harmonogramy, nawet jak prowadzimy kanał na YouTubie, no to wszystkie odcinki mamy wylistowane, to, że się z tobą spotykam, mieliśmy tam zanotowane, tak? Wszystkie rzeczy po prostu wpisujemy tam. No i do tego ma dostęp cały mój zespół, więc jeżeli pracujemy sami, to kalendarz googlowski jest super. Jak mamy bazę danych, klientów, coś robimy, to trzeba mieć takiego Airtable'a, bo to jest taki nasz CRM, tak? Plastyczny, który można dobrze sobie uformować. Jak masz dużo zadań zespołu, to bez sensu wpakować ich do swojego kalendarza, tak? Dokładnie. Można, ja mam różne kalendarze dysku Google i mamy wspólne kalendarze zespołowe, mam prywatne. My też, tak. I to też jest, ale jeżeli miałbym tam jakieś rzeczy wpisane, spotkania, które nie powinienem ich wiedzieć, na przykład jakieś rekrutacje ktoś robi, prawda, w firmie, albo jakiś ma coś tam, no to mnie to nie powinno interesować. Jakby na pierwszy front, bo mi zaburza, to... Tak. No i ten kalendarz google'owy jest taką bazą, do której łączą się pozostałe aplikacje, bo jak masz harmonogram publikacji jakichś na przykład odcinków na YouTubie, w Airtable'u czy w ClickUpu, to się synchronizuje z tym kalendarzem google'owskim, wtedy masz widok danego koloru kalendarza, który masz wiedzieć. Więc to są takie dwie podstawowe aplikacje, z których warto by było korzystać. Aplikacja do zarządzania zadaniami, gdzie mamy taski, zadania. No i podstawowy ten kalendarz googlowski. No zachęcam, żeby odejść od tych kalendarzy papierowych, bo to jednak, no wiecie, no mamy 2024 rok, wystarczy. Z racji nie ekologii, tylko raczej po prostu produktywności. No bo nie możesz przerzucić zadania, to jest niewyraźne, nie możesz tego udostępnić, przepisywać. To jednak to trzeba się po prostu do tego przemóc. Ja na przykład też używam kalendarza, bo właśnie mam na telefonie i na komputerze, ale używam notatnika, na przykład, bo wtedy mi się lepiej formułuje myśli. Czyli na przykład mam robienie zespołu, to coś tłumaczę, rysuję często i bo mi łatwiej myśli jest. To jak najbardziej, nie? Żeby to ręką robić i długopisem, tak? To się z długopisem, bo już teraz się w ogóle tego nie używa. Jak się podpisuje, jak listonosz przychodzi, nie wiem, co mam zrobić. Tak, ja podpisuję trochę tych dokumentów, ale to są tylko podpisy, ale jeżeli ktoś mi mówił ostatnio, weź tam napisz dla architekta jakieś tam wytyczne, ja mu napiszę maila, bo nie rozczyta i dwa, że dziwnie się czułem, jak to pisałem drukowanymi litrami. I to już takie czasy, że nasze wnuki już prawdopodobnie będą miały problem z tym, duży. Będą miały. Dzieci będą miały, a co powiedzieć wnuki. I tu jeszcze taka jedna rzecz mi przyszła do głowy, co do tej produktywności, no bo aplikacjami te dwie to jest taki game changer, można powiedzieć, który wszystko zmieni, ale są jeszcze, jest kilka przedmiotów, które warto kupić, nie? Każdy człowiek, który dużo zarabia, którego znam, w firmie wprowadza prostą zasadę. Każdy. Nie znam kogoś, kto tego nie wprowadził. Dwa monitory. Po prostu, dwa monitory. Osoby, które pracują na małym laptopiku, na tablecie, na jakichś takich dziwnych urządzeniach,
no muszą po prostu zacząć pracować na dwóch monitorach, bo to zwiększa gigantycznie produktywność, tak? Praca na dwóch monitorach, albo no ja na przykład jestem fanem jednego dużego, szerokiego, gdzie dwie karty mi się wyświetlają duże, tak? Zamiast dwóch ekranów, no bo to zamieszanie. Ale te dwa monitory, do tego porządne krzesło, porządne biurko, myszka, klawiatura i to są rzeczy, które bardzo zwiększają produktywność. Takie swoje stanowisko do pracy, które nie jest w domu, tylko jest gdzieś poza domem najlepiej. No i każdy członek zespołu też powinien takie coś mieć, nie? U mnie wiele osób ma podwójne, w szczególności graficy, czy to osoby, które pracują na, czy księgowość, prawda, która pracuje na dużej ilości dokumentów, właśnie ma to. No? Ja powiem wam przykład, tak? Anetka, serdecznie cię pozdrawiam, Anetka od nas z biura. Anetka napisała do mnie w tym tygodniu na Slacku, też ze Slacka korzystamy z takiego komunikatora między sobą. Sorry, dzisiaj mi to wolniej idzie, bo mam tylko jeden monitor, bo coś mi się tam odłączyło, czy coś tam, nie? I wiesz, jakby no to... Wiadomo z góry, że mając jeden monitor, będzie jej praca szła wolniej i o tym komunikuję, więc no, to jest arcyważne, nie? Żeby mieć te dwa monitory i na nich funkcjonować. Jeżeli chodzi o inne aplikacje, na przykład jak tworzysz procesy albo procedury jakieś, to jak ludzie mają to robić, no to w czym to robisz? I właśnie tu jest kolejna rzecz, do której też dochodzimy po jakimś czasie używania tych wszystkich aplikacji, że mnożenie aplikacji później daje taki efekt, że po pierwsze wydajesz mnóstwo pieniędzy, czasu i energii zespołu na wdrożenie tego, potem się okazuje, że jest z tym wieczna walka, potem się okazuje, że lepiej znowu wracamy do starego rozwiązania, bo ktoś zrezygnował, ktoś coś tam, kogoś się nie da tego nauczyć i jest z tym problem, więc od początku lepiej właśnie spotkać osobę, która potrafi takie narzędzia w firmie ogarniać, żeby powiedzieć, słuchaj, to się wam nie sprawdzi, bo to jest po angielsku, część załogi macie po polsku i oni tego nie zaakceptują, bo ja znam takich przykładów mnóstwo. Lepiej korzystać z jednej aplikacji, która nie ma jakiejś funkcji, część rzeczy robić ręcznie, niż mieć trzy aplikacje, trzy loginy, trzy razy za coś płacić i potem jest zamieszanie. Więc chodzi o to, że najlepiej, żeby mieć prosty kalendarz, Airtable albo ClickUpa i korzystać z jednej tej aplikacji, wszystkich tam nauczyć, działać bardzo długo na tej organizacji, że wszyscy są do niej przyzwyczajeni, no bo zmiana w Polsce i w ogóle na świecie jest trudna w organizacjach, jak komuś coś wcześniej rzucić, nie? Ja ostatni rok prowadziłem wiele zmian i wiele buntów było na pokładzie, udało nam się wszystko zrobić, no bo jak coś działało i było dobrze, no to tak naprawdę to jest niewygodne, żeby zmieniać, prawda? A później ludzie sami chcą i nie wyobrażają sobie pracy bez tego, jak przychodzi ktoś nowy, to mówią, ja też tak mówiłem i zobaczysz, że będzie dobrze. Tak. I te narzędzia mają mnóstwo automatyzacji. No, każdą rzecz, którą robimy w firmie dzięki Airtable'owi, Zapierowi, bo Zapier jeszcze jest taką fajnym narzędziem, które automatyzuje integratorem, bardzo dużo rzeczy automatyzujemy. Czyli jak ktoś, nie wiem, umawia się do nas na coś, na jakieś spotkanie, na studio, to informacje organizacyjne nie musimy wysyłać, tylko klikamy guzik i mail leci i się wysyła, tak? Jest dużo rzeczy, które możesz połączyć i ten czas pracownika czy swój zautomatyzować, więc tutaj też automatyzacja jest ważna, żeby... My ostatnio od tego roku przeszliśmy na dokumenty Google, ale na tym Suite'ie mamy to i jakby jest o wiele lepiej na tym pracować, tak? Czyli jakby cała wiedza organizacji jest na koncie, do którego ja mam dostęp jako właściciel, a wszyscy są tylko użytkownikami. 100%, a mnóstwo osób jeszcze jest uzależnionych od starego desktopowego Excela i po pierwsze tak, nie dość, że trzeba płacić kilkaset złotych miesięcznie za licencję, czy tam za kilka licencji, to jest raz. Dwa, że no możesz udostępniać, ja tobie wysłałem link do informacji organizacyjnej, jakieś do mnie do biura, tak? Zamiast pisać maila każdemu, tworzymy jeden dokument z informacjami organizacyjnymi, jak do nas dojechać do studia, no bo tam przychodzą goście, gdzie nagrywamy podcast, gdzie są zdjęcia dołączone, mapka i tak dalej, co mamy na miejscu, tak, i ten... to wysyłamy ci linki. Teraz zobacz, że jeżeli ja jestem, powiedzmy, teraz w samochodzie i powiedzmy, kończymy wywiad, dzwoni do mnie ktoś, że nie dostał ode mnie informacji organizacyjnych, jak dojechać. Ja musiałbym wejść, odczytać maila, przesłać mu tego maila i tak dalej. A on do mnie napisał telefonem, a nie mam, powiedzmy, do niego maila. Muszę go zapytać o maila. To teraz jest tak, mam zapisany link do tego dokumentu googlowskiego, wchodzę w SMS-a, wysyłam mu to i jest wysłany. Wiem, że niedawno pojawiło się w twoim życiu dziecko i co się zmieniło, jakby, czy zaprojektowałeś to swoje życie inaczej, czy swoją produktywność, czy mniej czasu spędzasz na pracy, jakby jak to się zmieniło, jak to zaprojektowałeś? No, zmieniło się na pewno to, że w sumie spełnienie się pojawiło, no bo to była ostatnia rzecz, której mi brakowało w życiu. Te sukcesy, które chciałem, osiągnąłem, no i brakowało tylko dzieci, więc bardzo się cieszę.
No, zmienia się to, że rzeczywiście tego czasu jest zdecydowanie mniej. No, na szczęście mamy nianię, która gdzieś tam od 9 do 17 zajmuje się małą i ten czas odzyskuje. Natomiast no, życie już nie jest takie samo i nie możesz sobie poplanować albo wyjazdów, albo konferencji, na które albo prowadzisz, albo się uczysz na nich, tak, jedziesz gościnnie, bo ciężko, wiesz, no, albo jesteś w domu, albo gdzieś jedziesz i tych aktywności jest na pewno zdecydowanie mniej. Z drugiej strony też jest to taki motywator do tego, żeby jednak wejść trochę na wyższy poziom jako osoba, no bo jesteś ojcem i nie możesz nachlać się na starym rynku i leżeć bez koszulki, no bo wiesz, tak wcześniej zrobiłby ci ktoś zdjęcie, no to też nieładnie, ale no ale jednak już jesteś ojcem, musisz się zachowywać na wyższym poziomie, więc też w pewne dyskusje się już nie wchodzi, z innymi ludźmi się też spotykasz i też zauważyłem jedną rzecz, że rozmawiając z ludźmi, którzy, jak powiesz, że masz dzieci i ktoś ma dzieci, to rozmowa od razu jakby schodzi, tak jakby jesteś, jakbyś się rok więcej z tą osobą znał, pomimo tego, że znasz się z nią chwilę, bo wiesz, jakie ma podobne problemy, ile ma czasu, co może zrobić. Więc też zauważyłem, że prościej się robi też jakby biznes z osobami, które mają te same problemy i wyzwania, nie? No tak, no właśnie, a jeżeli chodzi o właśnie optymalizację, to no, masz nianię, tak? Co jeszcze? No, to taki może prosty tip dla osób, które nas słuchają, taki z początkowego rodzica, tak? Daliśmy dziecko do żłobka, pierwszy kontakt ze żłobkiem, 3 tygodnie chore, ja i dziecko i partnerka. Później daliśmy drugi raz po tym wyzdrowieniu znowu to samo. No i teraz, jeżeli ja jestem wyłączony miesiąc i miesiąc nie pracuję, no bo mam jakąś jelitówkę przez 3-4 dni potem i ten, to jest nieopłacalne, więc lepiej zatrudnić osobę w naszym przypadku, która jest, nie ma tego kontaktu z zarazkami, tak, dzięki niani, i wtedy my też nie chorujemy i wtedy ja jestem w stanie zarobić na nianie i na siebie. I to jest taki tip, który sprawia, że nie ma lepiej czas, no, dziecko, niż w żłobku będzie miało na nianie parę dzieci, prawda? Tak, no i to jeszcze jest taki wiek, że no jeszcze to nie jest przedszkole, że się te dzieci same są, bawią, one się bardziej biją po głowie niż bawią ze sobą jeszcze, nie? Okay. Więc to. No i to jest taki tip. No i przede wszystkim też trzeba jednak bardzo mocno wybierać priorytety, no bo tak, albo chcesz się wyspać, albo chcesz się czegoś nauczyć, albo chcesz zarobić pieniądze, albo chcesz posiedzieć z dzieckiem. Nie możesz sobie już zaplanować głupot, nie? Jakby nie ma już na to czasu. Więc też osoby, które się zastanawiają, czy warto mieć dziecko, czy będą miały czas, czy nie, wiadomo, że lepiej powiedzieć zarów najpierw 1 000 000 zł i potem będzie łatwiej, ale no z drugiej strony myślę, że pieniądze to nie jest najważniejsza rzecz w życiu i lepiej iść w stronę rodziny niż w stronę pieniędzy, bo innego obiadu niż ja na pewno nie jecie. Ja też nie jem jakichś wykwintnych posiłków, mam problemy żołądkowe i latam też ekonomii i jeżdżę normalnym samochodem i tu się nic w waszym życiu nie zmienia. Rodzina nie da tego, co... Znaczy pieniądze nie dadzą tego, co rodzina na pewno, nie? Super. Paweł, dzięki wielkie za spotkanie, za tę rozmowę. Przyjdźcie. Dziękuję bardzo. Cześć.